Znajdujemy się na targach w Nadarzynie Ptak Warsaw Expo, a z nami Robert Arab Parzyńczewski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No co, no jutro stary gala boksu i ty w walce wieczoru za kilkanaście minut, ceremonia ważenia. Powiedz mi, jak się czujesz, jak z wagą stoimy? Świetnie się czuję, tutaj dziękuję moim promotorom, Mariuszowi Grabowskiemu, Mariuszowi Koniczyńskiemu za zaufanie mojej osobie, za kolejny raz wystawienie mnie w głównej walce wieczoru. To jest dla mnie zaszczyt, fajnie, cieszę się. Jeżeli chodzi o wagę, to jest luzik. Tutaj Brazylijczyk tam prosił o limit 81 kg, zgodziłem się. Ja już nad czym miałem zrobione mistrzowską wagę, to 79, tam 200-300. Zjadłem duże śniadanie, później jeszcze owocami się najadłem, obiadek zjadłem. Zobaczymy, ile ta waga pokaże. No i chyba czas najwyższy po wakacjach zejść wagę niżej, jeżeli tak nie ma żadnego problemu. Tak, w tym momencie masz bardzo duży komfort przed jutrzejszym pojedynkiem, bo sobie jesz do oporu i nabijasz tak naprawdę tą wagę. Dokładnie, już nie pierwszy raz, kiedy tutaj właśnie współpracuję z Wojciechem Pieczabą, któremu dziękuję i pozdrawiam z tego miejsca, no to tą wagę robię bez żadnego problemu. Czuję się naładowany, silny i byle tak dalej. Kiedy przyjechaliście do Nadarzyna, miałeś okazję tutaj przejść po tych stoiskach. Powiem ci, my przeszliśmy się, tu jest tu normalnie wszystko. Zdrowa żywność, tutaj akurat na tej hali, sporty, walki różne, odzież, nie odzież. Naprawdę jest co pooglądać, a powiedz mi, jakie są twoje wrażenia? Tak, jest coś fajnego, fajna atrakcja, jest dużo tutaj dużych firm. Może któraś z większych firm zauważy moją walkę, komuś się spodoba, jakiś sponsor wpadnie, liczę na to, fajnie byłoby, bo przygotowania są drogie. Ja tam celuję jakieś pasy europejskie, światowe w ciągu, nie wiem, 2 lat najbliższych, więc fajnie byłoby mieć jakieś środki na przygotowanie, żeby sprowadzać jak najlepszych sparring partnerów, coraz lepiej się przygotowywać i jeszcze bardziej inwestować w moją karierę. Właśnie tutaj zachęcam wszystkich sponsorom i dziękuję wszystkim aktualnym, którzy mi wspierają, bo bez was byłoby bardzo ciężko. Pierwszy raz właśnie twój promotor organizuje galę na takich targach, gdzie jest mega dużo ludzi, różnych przedsiębiorców, dużych firm. Dla was to jest bardzo dobra reklama. Raz, że pokażecie się przed większą publicznością. Druga sprawa, że właśnie tak jak mówisz, może cię ktoś wyhaczyć i nagle podejdzie po walce i może będzie zainteresowany jakąś współpracą. Dokładnie, tutaj Mariusz Grabowski też dużo zainwestował w tą galę, bo na pewno to są kosztowne zrobić galę na targach, więc tu podziękowanie dla organizatorów, tak? A dla nas, dla zawodników, to jest coś pięknego, móc się pokazać przed największymi firmami chyba w Polsce. Arab, jak to się robi? 57 dni, jak dobrze pamiętam, 3 walki. Tempo zawrotne, szalone. Nie czujesz zmęczenia? No jest zmęczenie, tak. Przed każdą z tych wag był tydzień kryzysowy, czy to przed Soldrą, czy przed Posad Boxing Night. Taki, że już miałem dość, musiałem sobie zrobić te 3-4 dni przerwy, żeby później wrócić dalej. No ręce były porozbijane. Na szczęście nawiązałem współpracę z doktorem Darkiem Pawełczakiem. Pozdrawiam również tego człowieka. Regenerujemy się, dba o moje zdrowie, badania krwi mi robi, wszystko co powinno być, lampy regenerujące, wlewy te wszystkie, to wszystko, co zawodnik powinien mieć, żeby się czuć dobrze. Więc kurczę, no wiadomo, po tej walce chyba jak wygram, o ile wygram, ale takie jest nastawienie, wejść do ringu, zrobić swoje, wygrać. Chyba czas na zasłużony odpoczynek. No dobra, to powiedz mi jeszcze, jakie emocje były po ostatniej walce w twojej rodzinnym mieście Częstochowie. Czy tam był długi odpoczynek? I mam rozumieć, że teraz do walki z Brazylijczykiem to będziecie bazować na tym, co udało się wcześniej zbudować do twojej walki w Częstochowie. Tak, tak naprawdę tą bazę, największą szczyt formy zrobiliśmy przed Soldrą. To była pierwsza walka, był pełen okres przygotowawczy. Wtedy się czułem najlepiej przygotowany. Po Soldrze do Posad Boxing Night mieliśmy czas podciągnąć parę tam 2-3 sparingi plus szybkość. Po walce na Posad Boxing Night, po Soldrze tak naprawdę 2 sparingi i bazowaliśmy na tym, co było wypracowane. Po Posad Boxing Night 5 dni przerwy, nic, kompletnie nic nie robiłem, wszystko mnie bolało, plecy, ręce, nawet mi się nie chciało, nawet czułem już wstręt do boksu, do treningu, byłem już przemęczony. Po 5 dniach wstałem z łóżka, 2 tygodnie ciężkiej pracy, w poniedziałek, w tym tygodniu zrobiłem ostatni ciężki trening, od wtorku wagę miałem zrobioną i tylko czekałem i się regenerowałem.
Co wiesz o swoim rywalu? Oglądałeś jego walki, czy zostawiłeś to swojemu sztabowi szkoleniowemu? Wszystkie walki mojego rywala oglądam i ja i mój trener rozmawiamy o tym. Wiadomo, jest Jackson Junior jest doświadczonym zawodnikiem z 21 wag wygranych 19 przed czasem, więc ma czym uderzyć. No i walczył z najlepszymi zawodnikami, Szakijew, B-Ball, z mistrzami świata zawodowymi, z mistrzami świata amatorskimi. Miał jakiegoś tam mistrza świata, nie pamiętam nazwiska, na dechach. No przegrywał z nimi, ale to nie jest żadna ma przegrać z tak dobrymi zawodnikami. Jest zawodnikiem mocno bijącym, trzeba uważać na te takie sierpy, takie cepowate, bo ma czego uderzyć. No co, jak będę boksował szczelnie, nie zrobię głupiego błędu, jakiegoś głupiego ciosu nie wyrwę, no to będzie wszystko po mojej myśli. Masz bardzo dobry rekord. Myślisz, że jutrzejsza walka z Brazylijczykiem, jeżeli wygrasz efektownie, to otworzy ci drzwi na Europę? Każda walka otwiera jakąś tam furteczkę. No i myślę, że walka o te najważniejsze trofea dopiero przyjdzie. Są już propozycje i Mariusz mówił, że już dostajemy coraz więcej propozycji o mistrzostwo świata, ale my jesteśmy napaleni, żeby jak najszybciej dostać i zarobić, tylko po prostu chcemy zbudować moją pozycję, poprawić mój boks, żeby przyjąć taką walkę o mistrzostwo świata w momencie, kiedy będę na nią gotowy, będzie mnie stać na przygotowanie, bo do walki o mistrzostwo świata no, trzeba zainwestować, a na dzień dzisiejszy mnie na to nie stać. A po drugie, nie czuję się jeszcze na tyle na siłach, żeby walczyć, bo nie chciałbym jechać i ładnie przegrać, albo tylko i wyłącznie zarobić. Jak już bym miał jechać na walkę o mistrzostwo świata, to bym chciał jechać, zrobić niespodziankę i wygrać. Więc jeszcze poczekajmy chwilę. No to tak na koniec. Oczywiście zakładamy, że jutro wygrywasz, dajesz dobrą walkę, jest wielkie show. Gdzie na wakacje? Najpierw się skupiam na walce, po walce będę myślał, jakie wakacje, gdzie. No na pewno, gdzieś pojadę, ale najpierw trzeba wygrać walkę i nie myślę o niedzieli, tylko o sobocie. Dobra, Arab, widzimy się jutro, dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam, Boxer.